niezwykle wielka satysfakcja. Półwiecze. Przyjemność, satysfakcja. Wiele wspomnień, wiele wzruszeń. Czas szybko biegnie. Teraz tak patrząc wstecz, to naprawdę przeleciało szybko, ale no, bywało też ciężko. Ciężko. Może no, nie wypada wielkie święto, ale troszkę polityki. Bywał ciężki okres. Prywatyzacja. Moda na prywatyzację. Moda wiemy jaka. A położenia ośrodków przygotowań olimpijskich są w bardzo atrakcyjnych miejscach w każdej części kraju. Było wielkie zagrożenie, jeśli chodzi o prywatyzację, ale determinacja, walka pracowników, dyrekcji. Wspomnę jeszcze świętej pamięci dyrektora Dachowskiego. Stanęliśmy wszyscy murem za Cosami. Zostały w tej najlepszej strukturze. I wspaniale służą polskiemu sportowi i naszemu krajowi. Tak pamiętam. Pamiętam, jak wchodziłem do budynku administracyjnego. Nie wiedziałem, jak otworzyć drzwi, ale był jeden punkt. Było otarcie na ścianie. I tam myślałem, to przypuszczam, że te drzwi w tym kierunku się mają otwierać. Tak się stało. Często jak tam wchodzę, to sobie to wspominam. To najważniejsze. Niech COS-y, ośrodki przygotowań olimpijskich pozostaną w takiej strukturze, jakiej są. Wiemy, no bez dotacji państwowej nie ma sportu. I gdyby nie COS-y, częściowa dotacja, nie byłoby takich sukcesów. A jednak czytałem taki ranking w internecie. Zadowolenie Polaków. Na drugim miejscu zadowolenie z sukcesów polskich sportowców. Generalnie zdobywają formę w COS-ach.